Wydawnictwo RTW przedstawia. Jarosław Haszek. Przygody dobrego wojaka Szwejka. Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi. Istnieją bohaterowie nieznani, skromni, bez sławy i historii Napoleona. Analiza ich charakterów zaćmiłaby nawet sławę Aleksandra Macedońskiego. Takim był wojak Szwejk. Poczciwy, skromny człowiek, który nie zdawał sobie sprawy, jak wielką rolę odgrywa w historii nowych, wielkich czasów. Mężny i stateczny. Był niegdyś, za czasów Austrii, na ustach wszystkich obywateli Królestwa Czeskiego. A jego sława nie zgasła nawet w Republice. Bardzo kocham zacnego wojaka Szwejka i opisując jego losy czasu wojny światowej, mam nadzieję, że wszyscy będą sympatyzowali z tym skromnym, nieznanym bohaterem. Panie Józefie! No i cóż to się stało, pani Millerowo, że pani taka podniecona? Zabili nam Ferdynanda. Którego Ferdynanda? Ja znam dwóch. Jeden jest posługaczem u drogisty Truszy, a drugi zbiera psie Guwienka. Obu nie ma co żałować. Ależ proszę pana, zabili arcyksięcia Ferdynanda, tego z Konopiszu, tego tłustego, no, pobożnego. Jezus Maria, a to dobre. I gdzie to się panu arcyksięciu przytrafiło? No, kropnęli go w Sarajewie, proszę pana, z leworweru. Jechał ze swoją arcyksiężną automobilem, wie pan. Patrzcie państwo, w automobilu. W automobilu, tak. No taki to może sobie pozwolić na automobil i nawet nie pomyśli, że jazda nim może się skończyć nieszczęśliwie. I jeszcze do tego w Sarajewie. Tak, a to... No to jest w Bośni, pani Millerowa. To na pewno zrobili Turcy. Nie trzeba im było tej Bośni i Hercegowiny zabierać. Tak. Zobaczy pani, że się jeszcze dobiorą i do cara... Nie, co panu... I do carowej... A nie daj Boże i do naszego pana... cesarza. No kiedy tak obcesowo wzięli się do jego stryjaszka. Nasz starszy pan ma sporo nieprzyjaciół. Jeszcze więcej niż ten Ferdynand. Tak, pani Millerowo. Takie to czasy. Pani Millerowo. Kropnęli go raz? Czy parę razy? W gazetach piszą, proszę pana, że pan arcyksiąże był podziurawiony jak sito. Morderca wystrzelił wszystkie naboje. Ja bym sobie na taką okazję kupił browning. No, browning. Wygląda jak cacko. Ale tym cackiem można przez 2 minuty powystrzelać 20 arcyksiążom. Chudych albo tłustych. Chociaż między nami mówiąc, panie Millerowo, do tłustego arcyksięcia trafić daleko łatwiej niż do chudego. Pamięta pani, jak to wtedy w Portugalii ustrzelili sobie króla? Tak, też był taki tłusty. Wiadomo, że król nie będzie chudeusz. No tak. Teraz idę do gospody pod kielichem. W gospodzie pod kielichem siedział tylko jeden gość. Wywiadowca, Brett Schneider, będący na służbie policji państwowej. Właściciel gospody, Paliwec, zmywał kufle i nie miał ochoty na rozmowę.
Ładne mamy lato, paliwec, nie? Wszystko to gówno warte. No. A to nam naważyli piwa w Sarajewie, co? W jakim Sarajewie? W bośniackim Sarajewie, panie gospodarzu. W bośniackim. Zastrzelili tam pana arcyksięcia Ferdynanda. Co pan na to powie? Ja się do takich rzeczy nie mieszam. Z tym niech mnie każdy pocałuje w dupę. Mieszać się nie warto, bo można oberwać albo dostać się za kraty na pankraż. Mam swój handelek i tyle. A tutaj wisiał kiedyś portret najjaśniejszego pana. Chyba w tym miejscu, gdzie teraz wisi lustro. No, ma pan rację. Wisiał tam, ale obsrywały go muchy, więc zaniosłem obraz na strych. Aha. No wiadomo, jak to bywa. Jeszcze by kto zrobił głupią uwagę i miałby człowiek kram. Potrzebne mi to. Mm-hmm. Dajcie mi paliwec piwa, ale niech to będzie ciemne piwo. Bo w Wiedniu mają dziś żałobę. Na zamku w Konopiszcie powiesili 10 czarnych chorągwi. Tak, a powinno być 12. Dlaczego pan sądzi, że 12? Żeby był równy rachunek. Akurat tuzin. No i na tuziny wszystko jest tańsze. Obawiam się, że w całej tej sprawie maczali palce Serbowie. Myli się pan. To zrobili Turcy. Z powodu tej Bośni i Hercegowiny. Oj, nie lubimy tych psów pogańskich. Prawda, paliwec? Każdy gość jest dobry. Niech sobie będzie i Turek. Dla nas kupców polityka nie ma znaczenia. Zapłać za piwo, siedź sobie w knajpie i wygaduj, co ci ślina na język przyniesie. To moja zasada. Czy to zrobił Serb, Turek, katolik, mahometanin? Mnie tam wszystko jedno. No ale zgadza się pan chyba, że to wielka strata dla Austrii. Strata, bo strata. Przeczyć temu nie można. Okropna strata. Księcia nie może zastąpić pierwszy lepszy cymbał. Tylko szkoda, że nie był jeszcze tłuściejszy. Niby dlaczego? Niby dlaczego? A niby dlatego, że jakby był jeszcze tłuściejszy, to byłby go szlak trafił już wcześniej, kiedy w Konopiszcie gonił babiny zbierające chrust w jego lesie. I nie potrzebowałby umierać taką nieprzyzwoitą śmiercią. W głowie się człowiekowi nie mieści, że to bratanek najjaśniejszego pana. A siaki taki go zastrzeliło. O, proszę was, panowie, mówcie o innych sprawach. No, ale to dzisiaj sprawa najważniejsza, szczególnie dla naszego pana cesarza. A, bo weźcie panowie pod uwagę taką rzecz. Syna Rudolfa stracił w młodocianym wieku. Małżonkę Elżbietę przebili mu pilnikiem. Potem zginął mu Jan Ort. Brata jego cesarza meksykańskiego zastrzelili w jakiejś twierdzy przy jakimś murze. A teraz na stare lata zastrzelili mu stryjaszka. Oj, żal mi pana cesarza. Gdyby się dzisiaj miało coś zdarzyć, to z dobrej woli pójdę i będę mu służył do ostatka sił. A cóż by się miało zdarzyć? A myślisz pan, że najjaśniejszy pan puści to płazem? Na pewno nie. Wojna z Turkami musi być. Zabiliście mi stryjaszka? To ja was też przez pysk zdzielę. Wojna jest pewna. Serbia i Rosja dopomogą nam. Oj, będzie rzeź, aż miło. Więcej pan mówić nie potrzebuje. Aresztuję pana i natychmiast idziemy do dyrekcji policji. Zapewne się pan pomylił, podejmując taką decyzję, nie. Bo jestem zupełnie niewinny. Jako, że nie wymówiłem ani jednego słowa, które mogłoby kogokolwiek obrazić. A ja panu mówię, że się nie pomyliłem i że dopuścił się pan kilku czynów karalnych. Aby pan, gospodarzu, jest żonaty? Żonaty. A czy pańska małżonka może poprowadzić interes w czasie pańskiej nieobecności? Może. A więc wszystko w porządku, panie gospodarzu. Zawoła pan swoją żonę, przekaże jej wszystko, a wieczorem przyjdziemy także po pana. Po mnie? Za co? Ja byłem taki ostrożny. Powiedział pan, że
muchy srały na najjaśniejszego pana! Bo to prawda, że zapaskudziły go bestie. Już ja tego tym muchom nie daruję. Szwejk opuścił gospodę pod kielichem w towarzystwie wywiadowcy i w taki to sposób wkroczył na widownię wojny światowej. Po swojemu. Mile i ujmująco. Zamach w Sarajewie zapełnił dyrekcję policji licznymi ofiarami. Przyprowadzano tu jednego po drugim, a stary inspektor o krwiożerczym wyglądzie powtarzał głosem dobrodusznego człowieka. Źle wyjdziecie na tym, Ferdynandzie, źle wyjdziecie. Dobry wieczór szanownemu panu. Nie udawaj pan idioty. Bardzo mi przykro, ale gdy służyłem w wojsku, zostałem poddany superarbitracji z powodu idiotyzmu. I urzędowo zostałem przez nadzwyczajną komisję lekarską uznany za idiotę. Jestem idiotą z urzędu. To, co jesteś pan oskarżony i czego się pan dopuścił, świadczy, że masz wszystkie klepki w porządku. Przyznajesz się pan do winy? A jeśli pan sobie życzy, żebym się przyznał, to się przyznaję, bo mi to nic nie szkodzi. Ale gdyby pan powiedział, Szwejku, nie przyznawaj się do niczego, to się będę wykręcał ze wszystkich sił. Przeczytaj pan oskarżenie i podpisz na dole. Nie mogę podpisać nawet bez czytania. A, proszę bardzo. O. Z rana zostanie pan wywieziony do sądu karnego. O której godzinie, proszę pana? Pytam, żebym, broń Boże, nie zaspał. Precz! Precz, mówię, precz! Czyste, przytulne pokoiki Krajowego Sądu Karnego wywarły na Szwejku jak najlepsze wrażenie. Wybielone ściany, czarno malowane kraty i otyły starszy dozorca aresztu śledczego z fioletowymi lampasami i wypustkami na urzędowej czapce, wszystko mu się podobało. Barwa fioletowa przypisana jest nie tylko sądowi, ale spotyka się ją także przy obrzędach kościelnych, w środę popielcową i w Wielki Piątek. Powtarza się przesławna historia rzymskiego panowania nad Jerozolimą. Więźniów wprowadzano i przedstawiano ich Piłatom z roku 1914, rezydującym na parterze. A więc to pan jest ten Szwejk. Przypuszczam, że muszę nim być, bo mój ojciec był Szwejk, a matka pani Szwejkowa. No nie mogę zrobić im takiego wstydu, żebym się miał wypierać swego nazwiska. Naważył pan sobie ładnego piwa. Dużo sprawek ma pan na sumieniu. Ja mam zawsze dużo na sumieniu. Może nawet mam na sumieniu więcej niż raczy mieć pan, wielmożny panie. To widać to i w protokole, który pan podpisał. Czy nie wywierali na pana jakiego nacisku w dyrekcji policji? Broń Boże, wielmożny panie. Ja sam się ich pytałem, czy mam podpisać. A gdy powiedzieli, żebym podpisał, to usłuchałem. No przecież nie będę się z nimi wodził za łby dla własnego podpisu. Na dobre by mi taka rzecz nie wyszła. Porządek musi być. A czy pan się czuje zupełnie zdrowy, panie Szwejk? Zupełnie zdrowy to ja nie jestem, wielmożny panie radco. No. Mam reumatyzm. Smaruję się opodeldokiem. Co by pan powiedział na to, gdybyśmy pana polecili zbadać przez lekarzy sądowych? Ja sądzę, że nie jest tak źle, żeby ci panowie mieli na próżno tracić dla mnie czas. Mnie już badał jeden doktor w wojsku. Czy nie mam trypra? Wie pan co, panie Szwejk? Tak. My jednak zrobimy próbę z tymi
lekarzami sądowymi. Złożymy ładną komisyjkę, przekażemy pana do aresztu śledczego, a tymczasem pan sobie dobrze odpocznie. Na razie jedno pytanie. Podle protokołu miał pan się wyrażać i rozgłaszać, że teraz niedługo wybuchnie wojna. Proszę pana radcy, tak, wojna wybuchnie w krótkim czasie. A czy nie miewa pan czasem jakichś napadów? Napadów, proszę pana, nie mam. Tylko raz byłbym o mały figiel wpadł pod samochód na placu Karola. No ale to już było ładnych parę lat temu. Komisja sądowa, która miała decydować o tym, czy duchowy horyzont Szwejka odpowiada, czy nie odpowiada wszystkim tym zbrodniom, o które został oskarżony, składała się z trzech niezwykle poważnych panów, którzy reprezentowali trzy różne szkoły psychiatryczne i różne poglądy naukowe. Jednak w przypadku Szwejka doszło do całkowitej zgody między nimi, bo na wszystkich trzech Szwejk wywarł oszałamiające wrażenie już od momentu, gdy stanął w progu. Panowie, niech żyje cesarz Franciszek Józef I! Sprawa była zupełnie jasna. Kolegium trzech zgodziło się łatwo, że Szwejk jest notoryczny matołek i idiota. Według wszystkich praw przyrody wynalezionych przez uczonych psychiatrów. W relacji z badania Szwejka można było przeczytać. Niżej podpisani lekarze sądowi ustalają całkowitą tempotę umysłową i wrodzony kretynizm przedstawionego wyżej wymienionej komisji Józefa Szwejka, która to tempota wyraża się takimi słowy jak na przykład niech żyje cesarz Franciszek Józef I, co samo przez się wystarcza do oświetlenia stanu umysłowego Józefa Szwejka jako notorycznego matołka. Niżej podpisana komisja proponuje zatem po pierwsze umorzyć dochodzenie przeciwko Józefowi Szwejkowi, po drugie odesłać Józefa Szwejka do kliniki psychiatrycznej dla ustalenia, jak dalece jego stan umysłowy może stać się niebezpieczny dla otoczenia. Gdy w czasach późniejszych Szwejk opowiadał o życiu w domu wariatów, nie znajdował słów na pochwałę tej instytucji. Doprawdy, że nie mogę zrozumieć, dlaczego wariaty gniewają się, że każą im tam siedzieć. Człowiek sobie może łazić nago po podłodze, wyć jak szakal, wściekać się i kąsać. Gdyby człowiek zrobił coś podobnego gdzieś na promenadzie, to by ludzie otwierali gębę. Ale tam takie rzeczy należą do najzwyczajniejszych. Taka tam panuje wolność, o jakiej nawet socjalistom się nie śniło. Można się tam podawać za Pana Boga albo za Przenajświętszą Panienkę, za papieża, za angielskiego króla, za najjaśniejszego pana czy za świętego Wacława. Aczkolwiek ten ostatni bywał ciągle wiązany i musiał nagi leżeć w izolatce. Każdy może tam wygadywać, co mu ślina na język przyniesie, jakby był w parlamencie. W ogóle żyje się tam jak w raju. Istotnie, już samo przywitanie, jakie oczekiwało Szwejka w domu wariatów, gdy został tam przewieziony z Sądu Krajowego na obserwację, przeszło wszelkie jego najśmielsze oczekiwania. Najpierw rozebrali go do naga, ubrali w miękki szlafrok i zaprowadzili do kąpieli. Wyobraźcie sobie, że mnie nieśli. No naprawdę nieśli. Było mi w owej chwili bardzo błogo. W łóżku z tej błogości zaraz zasnął. Potem go obudzili i postawili przed nim kubek mleka i bułkę. Bułka była już pokrojona na drobne kawałki i podczas gdy jeden z pielęgniarzy trzymał Szwejka za obie ręce, drugi maczał kawałki bułki w mleku,
i karmił go nimi? Jak się karmi gęś kluskami. A potem zaprowadzili go do gabinetu na badanie, gdzie było dwóch lekarzy. Kazali mu usiąść na krześle i jeden z nich stukał go w kolana. Odruchy są całkiem prawidłowe. Ten drugi pokręcił głową i sam zaczął stukać go w kolana, podczas gdy pierwszy przymykał i odchylał powieki Szwejka i przyglądał się jego źrenicom. Potem wymienili kilka wyrazów łacińskich. Słuchajcie, no, umiecie wyśpiewać? Może nam zaśpiewacie jaką piosenkę? Naturalnie, proszę panów. Co prawda nie mam ani głosu, ani słuchu muzykalnego, ale jeśli panowie chcą użyć przyjemności, to spróbuję spełnić wasze życzenie. Ej, ten młody mnich na ławie czoło nad prawicą skłonił i na blade swe policzki dwie gorące łzy urodził. Dalej nie umiem. Czy wasz stan umysłowy był już kiedy badany? W wojsku byłem przez panów wojskowych lekarzy urzędowo uznany za notorycznego idiotę. A mnie się zdaje, że jesteście symulant. Ja, proszę panów, nie jestem żaden symulant. Ja jestem naprawdę idiota. Możecie się panowie spytać w kancelarii 91. Pułku w czeskich Budziejowicach albo w komendzie uzupełnień w Karlinie. Pielęgniarzu! Temu człowiekowi oddacie ubranie i przeniesiecie go na trzeci oddział do pierwszego korytarza. Potem zanieście wszystkie jego papiery do kancelarii i powiedzcie tam, niech się śpieszą i prędko sprawy załatwiają, żebyśmy go tu długo nie mieli na karku. Sprawę załatwiono bardzo szybko, ale jeszcze tego samego dnia przed obiadem i z tego powodu doszło do drobnego zatargu. Jeśli mnie z domu wariatów wyrzucają, to powinni mi dać przynajmniej obiad. Awanturze położył kres policjant, wezwany przez odźwiernego. Szwejk został zaprowadzony do komisariatu i znów znalazł się w celi. Moje uszanowanie wielmożnemu panu. Która też może być godzina? Ja na godzinę gliżę. Mam inne zmartwienia. Nie ma pan przypadkiem brzemiennego pasa, żebym mógł ze sobą skończyć? A z miłą chęcią mogę panu służyć. Jeszcze nigdy nie widziałem, jak się ludzie wieszają w areszcie. No tylko z tym kłopot... że tu nigdzie nie ma porządnego haka. A co się stało, że pan musi się wieszać? Ja się tu dostałem za pijaństwo i za niemoralne życie. Moja biedna żona. Co też powiedzą teraz w urzędzie? Ja mam dziadeczki. Jeśli pan jest urzędnikiem żonatym i jeszcze do tego ma pan dzieci, to zgadzam się, że znalazł się pan w strasznej sytuacji. Ale za co właściwie pana zamknęli? Tego panu powiedzieć nie mogę, ponieważ nie pamiętam, co wyrabiałem. Wiem tylko tyle, że mnie skądś wyrzucili i miałem tam wrócić, aby zapalić sobie cygaro. A wszystko tak się ładnie zaczęło. Naczelnik naszego wydziału obchodził imieniny i zaprosił nas do pewnej winiarni. Potem poszliśmy do drugiej, do trzeciej... Do czwartej, do piątej, do szóstej, do siódmej, do ósmej, do dziewiątej. Może pan sobie życzy, żeby mu pomóc liczyć? Ja się na takich rzeczach znam, bo pewnej nocy byłem w 28 lokalach. No, ale muszę się pochwalić, że nigdzie nie zamawiałem więcej niż 3 piwa. Nic nie pamiętam. W raporcie napisano, że się upiłem, że zachowywałem się niemoralnie, że pobiłem pewną damę, że scyzorykiem pociąłem czyjś kapelusz, który zdjąłem z wieszaka. Rozpędziłem damską kapelę. Oskarżyłem publicznie oberkelnera, że ukradł mi 20 koron.
Przetrąciłem marmurową płytę stołu, przy którym siedziałem i rozmyślnie naplułem w czarną kawę pewnemu panu, który siedział przy stole sąsiednim. I proszę mi wierzyć, że jestem taki porządny, inteligentny człowiek, który nie myśli o niczym innym, tylko o swojej rodzinie. No co pan na to wszystko powie? Przecież ja nie jestem żaden awanturnik. Dużo pan miał roboty z przetrąceniem tej płyty marmurowej. Czy może przetrącił ją pan od jednego zamachu? A od jednego? W takim razie jest pan zgubiony. No, w sądzie dowiodą panu, że pan się do tego przygotowywał pilnym ćwiczeniem. W sądzie? A w domu wiedzą już, że pan się dostał za kratę, czy też poczekają, aż o tym będzie w gazetach? Pan sądzi, że to się dostanie do gazet? No to więcej niż pewne. Wszystkie te rzeczy będą się czytelnikom gazet ogromnie podobały. Ja też bardzo lubię odczytywać rubrykę o pijanicach i o awanturach. No, chyba panu chłodno, bo się pan tak trzęsie. Jestem skompromitowany. Moja kariera skończona. No, święta prawda, że taka chwilka rozkoszy, jakiej pan wtedy zażył, nie opłaca się. Gdy po odsiedzeniu kary nie przyjmą pana na dawne stanowisko, to nie wiem, czy tak łatwo znajdzie pan inne miejsce. Bo każdy pracodawca, choćby i chycel, żąda świadectwa moralności. Co ja zrobiłem? Reputację mam całkiem zmarnowaną. I słusznie pan powiedział. Po tym, co się stało, nie odzyska pan już reputacji. Ponieważ pańscy znajomi dodadzą jeszcze to i owo do tego, co będą o panu czytali w gazetach. To się zawsze tak robi. Ale niech się pan tym nie przejmuje. Takich ludzi, co mają zaszarganą albo zmarnowaną reputację, jest na świecie przynajmniej 10 razy tyle, co ludzi z dobrą reputacją. To taka drobnostka, o której nie warto gadać. Tego samego dnia, w którym uprzejmy pan komisarz zadecydował o przeniesieniu Szwejka z powrotem do aresztu w gmachu dyrekcji policji, na ulicach miasta ukazało się wielkie obwieszczenie. Najjaśniejszy pan wydał manifest o wypowiedzeniu wojny. Cesarz Franciszek Józef niech żyje! Tę wojnę wygramy! Gmach dyrekcji policji przenikał chłód obcego autorytetu, śledzącego pilnie, jak dalece ludność entuzjazmuje się wojną. Prócz garści ludzi, którzy się nie wyparli, że są synami narodu mającego przelewać krew za sprawy zgoła mu obce, dyrekcja policji była wspaniałą kolekcją biurokratycznych drapieżników, których jedynym celem życia była obrona suchych i bezdusznych paragrafów przy pomocy więzienia i szubienicy. Bardzo mi przykro, że pan znowu dostał się w nasze ręce. Myśleliśmy, że się pan poprawi, ale spotkał nas zawód. Nie rób pan takiej idiotycznej miny! Dla nas jest rzeczą bardzo niemiłą trzymać pana w areszcie i mogę pana zapewnić, że zdaniem moim wina pańska nie jest tak wielka. Bo przy pańskiej małej inteligencji nie można wątpić, że został pan oszukany. Niech mi pan powie, panie Szwejk, kto też pana namawia, żeby pan wyprawiał takie głupstwa? Ja, proszę pana, o żadnych głupstwach nic nie wiem. Czyż to nie jest głupstwo, panie Szwejk, że pan, według opowiadania policjanta, który pana tu przyprowadził, spowodowałeś zbiegowisko przed manifestem o wojnie? Wywieszonym na rogu ulicy i gdy podburzałeś lud wołaniem niech żyje cesarz Franciszek Józef, ta wojna jest wygrana! No, nie mogłem być obojętny. Oburzyło mnie to, gdy widziałem, że wszyscy, czytając ten manifest o wojnie, nie okazują radości. Nikt nie wiwatował, nikt nie wołał hura. W ogóle nic, panie radco. To tak, jakby ich to wcale nie obchodziło. Więc ja,
stary wojak z 91. regimentu, nie mogłem już na to patrzeć i krzyknąłem, co się należało. I myślę, że gdyby pan był na moim miejscu, to by pan postąpił tak samo jak ja. Jak jest wojna, to musi być wygrana i trzeba wołać. Niech żyje najjaśniejszy pan! Tego mnie nikt uczyć nie potrzebuje. No, uznaję całkowicie pański zapał, ale powinien się on przejawiać w innych okolicznościach. No, sam pan wie dobrze, że prowadził pana policjant, więc taki wybuch patriotyzmu musiał wywrzeć na publiczności wrażenie raczej ironiczne niż poważne. Gdy kogoś prowadzi policjant, to taki moment w życiu jest ciężki. No. Ale gdy człowiek nawet w takim momencie nie zapomina o tym, co należy robić, gdy jest wojna, to ja sądzę, że taki człowiek zły nie jest. Pal pana diabli, panie Szwajk. Ale jeśli dostanie się pan tu jeszcze raz, to w ogóle nie będę pana o nic pytał. Tylko odeślę bez jednego słowa do wojennego sądu na Hradczany. Zrozumiał pan? Bóg zapłać za pańską dobroć. Gdyby pan potrzebował kiedyś pieska, to niech pan się zwróci do mnie. Ja handluję psami. Może pan wracać do domu, Szwajk? W taki to sposób poczciwy Szwajk znalazł się znowu na wolności. Idąc do domu, Szwajk postanowił wstąpić do gospody pod kielichem, z której wyszedł już swojego czasu w towarzystwie wywiadowcy Bretschneidera. Otworzył drzwi, wszedł. W gospodzie panowała grobowa cisza, a za szynkwasem siedziała gospodyni Paliwcowa. Dzień dobry, pani Paliwcowa. Oto mi ja. Proszę o szklankę piwa. A gdzież to pan Paliwek? Czy też już w domu? Dostał. 10 lat przed tygodniem. No to już sobie tydzień odsiedział. Tak, on był taki ostrożny. Proszę. Pańskie piwo. Dzisiejsze czasy są takie, że zmuszają człowieka do ostrożności. Nawet bym nie pomyślał, że można niewinnego człowieka skazywać na 10 lat. No, że jednego niewinnego skazali na 5 lat, o tym już słyszałem. Ale na 10? To trochę za dużo. Bo mój chłop się przyznał do tego, co tutaj mówił o tych muchach, że obsrały portret najjaśniejszego pana. Byłam w sądzie na sprawie jako świadek, ale cóż ja tam mogłam świadczyć, kiedy mi powiedzieli, że jestem w stosunku powinowactwa do mego męża i że mogę się zrzec zeznania. Ja się tak wystraszyłam tego stosunku powinowactwa, żeby z tego nie było jeszcze czego gorszego, że zrzekłam się świadczenia. A mój biedny stary tak na mnie spojrzał. Do samej śmierci nie zapomnę. A potem, po wyroku, kiedy go odprowadzali, krzyknął tam na korytarzu, jakby zupełnie zwariował. Niech żyje Związek Wolnej Myśli! A pan Bretschneider już tu nie bywa? Owszem. Był parę razy. Wypijał piwo albo dwa i przysłuchiwał się, jak goście rozmawiają o futbolu. Oni, jak go tylko widzą, zawsze rozmawiają o futbolu, a jego podrzucało, jakby go miało pokręcić, jakby miał dostać ataku furii. Właśnie zamawiał sobie Szwajk drugą szklankę piwa, gdy do gospody wszedł po cywilnemu policjant Bretschneider. Szwajk nie zareagował w żaden sposób na jego widok. A cóż to, pan Szwajk mnie nie poznaje?
Ach, to pan. No. Nie poznałem pana od razu, bo mam bardzo słabą pamięć. Ostatnio widzieliśmy się bodajże w kancelarii dyrekcji policji, prawda? Tak. No. Co pan porabiał w tym czasie? Czy zachodzi pan tu często? Dzisiaj przyszedłem, żeby się spotkać z panem. W dyrekcji policji powiedziano mi, że pan sprzedaje psy. Potrzebuję ładnego ratlerka albo szpica, czy coś w tym rodzaju. No, mogę panu służyć psami każdego gatunku. Życzy pan sobie zwierzę rasowe, czy też zwyczajne? Sądzę, że lepiej od razu wziąć rasowe zwierzę. No, a psa policyjnego nie życzyłby pan sobie? Takiego mianowicie, który natychmiast wszystko wytropi i naprowadzi na ślad zbrodni. Ma takiego psa jeden rzeźnik we Wrzeszowicach. A ten pies ciągnie wózek, bo jak to się mówi, minął się ze swoim powołaniem. Tak, chciałbym jednak szpica. Szpica, który by nie kąsał. A więc życzy pan sobie szpica bez zębów. Wiem o takim szpicu. Ma go pewien właściciel gospody w Dejwicach. Nie, to może już lepiej ratlerka. Brett Schneider na psach nie znał się wcale, ale rozkaz był wyraźny. Zapoznać się bliżej ze Szwejkiem, korzystając z tego, że handluje on psami. Ratlery są większe i mniejsze. Wiem o dwóch małych i o trzech większych. Wszystkich pięcioro można sobie położyć na kolanach. Mogę je panu polecić jak najgoręcej. O, taki ratler bardzo by mi się podobał. A ile też kosztuje taki piesek? To zależy od wielkości. Wielkość gra tu ważną rolę, bo ratlerek to nieciele. U ratlerków odwrotnie. Im mniejszy, tym droższy. Większego ratlerka mogę panu sprzedać za 50 koron, a jeszcze większego za 45. Ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Czy to mają być szczenięta, czy też stare psy? I czy chodzi o psy, czy o suki? Mnie? Wszystko jedno. Odpowiedział Brett Schneider, który zetknął się tu nagle z nieznanymi mu dotychczas zagadnieniami. Szwejk powrócił do swojego domu i do swojej starej posługaczki, pani Müllerowej, która bardzo się przestraszyła, gdy usłyszała, że ktoś otwiera kluczem drzwi. Ojej, co? Ale mnie pan przestraszył. O, a to dlaczego? Przecież to ja, którego zna pani dobrze. No tak, ale myślałam, proszę pana, że pan powróci dopiero za kilka lat. Tak? Proszę pana, 3 razy była u nas rewizja. A gdy nic nie mogli znaleźć, powiedzieli, że pan jest zgubiony. Bo widać, jaki pan, jak oni to powiedzieć, wyrafinowany. Wyrafinowany. Pójdę tymczasem do kuchni, a pani niech uporządkuje mój pokój. Dobrze, proszę pana. Pani Müllerowa poszła posłać Szwejkowi łóżko, z niezwykłą troskliwością doprowadziła wszystko do porządku i wróciła do Szwejka, do kuchni. Więc proszę pana, ta. Te 2 szczenięta, cośmy mieli na podwórku, zdechły. A ten Bernardyn uciekł, jak tu robili rewizję. A, na miły Bóg. No, biedny pies może się ładnie wsypać, bo teraz z pewnością szukać go będzie policja. Ugryzł jednego pana komisarza, gdy go przy rewizji wyciągał spod łóżka. Najpierw jeden z tych panów rzekł, że ktoś siedzi pod łóżkiem. Więc widzi pan, wezwali tego Bernardyna w imieniu prawa, żeby wylazł. A ponieważ nie usłuchał, więc go wyciągnęli. A on chciał ich pogryźć, a potem rzucił się do drzwi i więcej nie powrócił. I proszę pana, mnie też przesłuchiwali, kto do nas chodził. Tak. I czy nie dostajemy jakichś pieniędzy z obcych krajów? Tak, proszę pana.
A potem robili uwagi, że jestem głupia. No, w razie, gdy im powiedziałam, że z obcych krajów przychodzą teraz pieniądze bardzo rzadko. Że ostatnio, owszem, przyszły pieniądze, tylko od pana dyrektora z Brna. No, niby wie pan ta zaliczka, 60 koron na kota angorskiego, na kota, tak. Którego pan ogłasza w gazecie, pamięta pan? No to... A zamiast którego posłał mu pan foksteriera. Ja to już mam do tych urzędów pecha. No właśnie. Teraz zobaczy pani, ilu tych panów będzie przychodziło kupować tu psy. Tak, nie wiem, czy ci panowie, którzy już w czasie niepodległości przeglądali archiwum policji, zdołali odszyfrować poszczególne pozycje tajnego funduszu dyspozycyjnego Policji Państwowej, wśród których znajdowały się takie B40K, F50K, L80 i tak dalej, ale mylili się stanowczo, jeśli przypuszczali, że BFL to początkowe litery nazwisk takich panów, którzy za 40, 50 i 80 koron sprzedawali naród czeski czarno-żółtemu oru. B znaczyło Bernardyn, F Fox Terrier, a L Leonberger. Wszystkie te psy kupował Brett Schneider od Szwejka na koszt dyrekcji policji. Były to pokraczne mdle, nie mające nic wspólnego z jakimikolwiek rasowymi psami, za jakie je Szwejk sprzedał. Psów przybywało, a Brett Schneider nie mógł się dowiedzieć od Szwejka niczego ciekawego. Szwejk sprowadzał wszystkie dyskursy polityczne do tematu leczenia nosa cisny u szczeniąt, a najchytrzej i najpodstępniej zastawiane sidła miały tylko ten jeden skutek, że Brett Schneider wracał do domu z coraz to nowym i coraz fantastyczniej skrzyżowanym kundlem. I pewnego dnia skończyła się kariera sławnego wywiadowcy Brett Schneidera. Kiedy w swoim mieszkaniu miał już 7 pokracznych kundli, zamknął się razem z nimi w pokoju i tak długo nie dawał im nic jeść, dopóki go nie pożarł. W czasach, gdy lasy nad Rabą w Galicji widziały uciekające przez rzekę wojska austriackie, a w Serbii austriackie dywizje jedna po drugiej dostawały w skórę, co im się zresztą dawno i rzetelnie należało, austriackie ministerstwo wojny przypomniało sobie o Szwejku i wezwało go, aby pośpieszył wyciągać mocarstwo z bryndzy. Pani Millerowo, proszę do mnie na chwilę. Tak, już gotuję panu kawę. Tak, no już chwileczkę, niech pan mówi, o co chodzi, zanim kawa wykipi. No. Tak, niech pani siada, tak, pani Millerowo. Siedzę, już siedzę. No. Tak, już widzę, tak. Idę, pani Millerowo, na wojnę. Ojej, przenajświętsza panienko. I co pan tam będzie robił? No, będę walczył. Ojej. Tak, z Austrią klapa. U góry włażą nam już do Krakowa, a na dole pchają się do Węgier. Młócą nas jakby żyto jakie. No. Gdzie spojrzeć, lanie? I dlatego wołają mnie na wojnę. No, tak, rozumiem, no, rozumiem. No. Czytałem wczoraj w gazecie, aha, że drogą ojczyznę naszą spowiły niejakie chmury. Chmury? Tak. No, ale przecież pan się od paru dni nie może ruszać przez ten rheumatyzm. Tak, ale to nic nie szkodzi, pani Millerowo. Pojadę na wojnę w wózku. Oj, nie. Co? No, zna pani tego cukiernika na rogu? No, znam, tak. No, on ma taki wózek.
Woził nim przed laty swojego chromego i złośliwego dziadunia na świeże powietrze. Tak, wiem, pamiętam, tak. No, to na tym wózku zawiezie mnie pani na wojnę. Proszę pana, a czy nie lepiej by było sprowadzić lekarza? A nie trzeba. Oprócz tych moich nóg, to mi nic nie dolega. No niby tak. A w takich czasach, gdy z Austrią jest tak kiepsko, każdy kaleka musi być na swoim miejscu. No. A teraz proszę spokojnie dokończyć gotowania kawy. No tak. I oto pewnego pamiętnego dnia na ulicach praskich ukazał się żywy dowód wzruszającej lojalności. Stara niewiasta popychała wózek, na którym siedział człowiek w czapce wojskowej i wymachiwał kulami. A na jego surducie jaśniał rekrucki bukiecik. Na Białogród! Na Białogród! Niech żyje cesarz Franciszek Józef I! Na Białogród! O całym tym wydarzeniu ukazał się w praskiej gazecie urzędowej taki artykuł. Wczoraj przed południem przechodnie na ulicach praskich byli świadkami sceny, która wymownie świadczy o tym, że w tej wielkiej i poważnej chwili także i synowie narodu naszego składają najświetniejsze przykłady wierności i uległości dla tronu i dla sędziwego monarchy. Ten syn narodu czeskiego z dobrej woli, nie bacząc na swoje cierpienie, zgłosił się do wojska, aby życie swoje i mienie oddać za cesarza. A jeśli wołanie jego na Białogród znalazło takie żywe echo na ulicach praskich, jest to tylko dowodem, że prażanie są żywymi wzorami miłości ojczyzny i domu monarszego. Żywymi wzorami miłości ojczyzny. Szwejk dotarł przed komisję wojskową, gdzie o wszystkim decydował główny lekarz Bałce. Szwejk nie był szczęściarzem i po chwili dwaj żołnierze prowadzili go do więzienia garnizonowego. A marszałek Radecki w zadumie spoglądał ze swego cokołu za oddalającym się dobrym wojakiem, którego surdut zdobił rekrucki bukiecik, kulejącym i wspartym na starych kulach, podczas gdy jakiś poważny pan pouczał ludzi przechodzących obok, że prowadzą dysentera.